Jan z Rańca. Janusz jest do tańca i do różańca. No, a takżeśmy sobie pożartowali z rana. Oczywiście, przepraszam, bo odstawiłem, ale nie jestem tutaj sam. Zapomniałem go od razu pokazać. Tak, pierwszy kawczan. Niedawno wstałem, już sobie dziś tam przez telefon porozmawiałem i powiem tak, że rozbudziłem się. Rozbudziłem się, bo miałem problem z rozruchem rano. Takim, o, wiecie. Nie chciało mi się wstać w ogóle. Ale na szczęście telefon mnie zmobilizował. Także łyknijmy sobie kawkę, żeby nam się dzień dobrze rozpoczął. Poza tym tyle się nagadałem, że przyda się. I dzisiaj będzie do kawczana ten batonik z paczki świątecznej, co dostałem. I szczerze powiem, że chyba go nigdy nie jadłem jeszcze. Wydaje mi się, że sobie nie przypominam. Więc będzie to dobra nowość do przetestowania. Wiadomo, a do kawczana tym bardziej. No. Korci mnie w ogóle otworzyć i zjeść tę babkę, ale no nie chcę otwierać, bo wiem, że jak otworzę, to że będę musiał gnać ją, żeby ją dojeść. Tak jak mam do dojedzenia już ostatni kawałek babki marmurkowej, czy tam tego ciasta marmurkowego po prostu. Więc no, trzeba to po prostu podojadać, żeby nie daj Boże nie wyrzucać. Więc na spokojnie. No i tak to powiem szczerze, że dzisiaj jest ponuro. Aktualnie tylko 9 stopni, znaczy tylko. Jak na styczeń to i tak jest w ogóle wysoka temperatura. Ale a propos do temperatury, to w dniu wczorajszym u mnie na przykład było 19 stopni. Ja wiem, że w różnych miejscowościach była taka temperatura, więc nie tylko u mnie. Ale ogólnie rzecz biorąc, no to krótka koszulka, krótkie spodenki, można było latać. Słońce świeciło i to takie ostre, że jak się jechało, to bez okularów w ogóle nie dał rady i bez tego osłaniacza w samochodzie, co się otwiera. Po prostu tak dawało słońce, że szok. Tak cieplutko było. No, wiecie, ogólnie rzecz biorąc, to jest przyjemna temperatura, ale nienormalna w styczniu. Więc fajnie było ciepło, ale jakiejś wielkiej radości to też z tego nie było, no bo takie to słabe. Ale nic, przyjdzie luty, przyjdzie marzec i pewnie zakopie nasz śnieg, standardowo, jak zwykle. Coś tam się będzie złego działo. No i tak to, muszę coś porobić w domku. Ogólnie to lecę dzisiaj na popołudnie do pracy, więc... Spojrzałem w nie w tym momencie, to trzeba. Pan tam robi psi. No, tak. Podlewa mi drzewo. Więc wracając do meritum, muszę coś tam w domu porobić i nie mam zamiaru się jakoś forsować, wszystko mam porobione. W ogóle muszę, może dzisiaj już je wypiorę, bo już zachlapałem jakimś tam żarciem laczki świąteczne do pralki i już będę je powoli chował do szafy na przyszłe święta. Tak. Już powoli zaczynam gdzieś tam chować wszelakie dekoracje świąteczne, już tam z komody schowałem. Kalendarz adwentowy już zwinąłem, więc wiecie, już żeby tych świąt, no już nie ma, no to już mi to, wiecie, radości jakoś tam wielkie nie sprawia, więc do schowania. Niepotrzebne, no. Ale dobra, pogadali, popili kawę, ja idę zjeść babkę, zagryzę batonikiem, bo jestem bardzo ciekaw jego smaku. Co to w ogóle takiego tam jest? Chrupiące, twarde. Chrupiące i twarde. A więc się zobaczy. No i dobra. I eleganticos por favoros, no. Niech ten dzień trwa. No i niestety, mój piękny kalendarz trzeba już ściągnąć. Trzeba będzie nabyć jakiś inny. Także o, zabieramy. Oczywiście nie każdy pewnie lubi tego typu kalendarze. Ja jestem zawsze na tak. Tak jak już na ten temat się wypowiadałem, także nie będę powielał informacji. No niemniej jednak szkoda. Zleciał rok szybko. Także o, idę. Ja mam taką specjalną szafeczkę i chowam tego typu rzeczy. Jakoś nie potrafię tego wyrzucać, także do szafeczki.
Teraz trochę na temat tych moich lampek, o których ostatnio tak mówiłem z Action. Do tego mnie trochę nakłonił jakby Paweł, bo napisał, że jest ciekaw, jak to działa. A więc tak, u mnie to wisi na przedwozience, ja mam akurat futrynę metalową, więc to nie ma problemu. Biorę rączkę i ona się zaświeca. Wystarczy, że wejdę dosłownie nogą tylko przez próg łazienki i ona się po prostu zapala. I tak ładnie oświetla. Widać? No widać. No widać, jak daje ładne oświetlenie na łazienkę, więc no nie ma o czym mówić. Jest elegancko. No i się świeci dość długo. Nie umiem określić, ile to w sekundach trwa, czy tam w minucie. Natomiast, no, powiem tak, długo. I tak ładnie oświetla. O, zgasło, więc było widać. Teraz znowu. I się zapala. No jest moc, jest. 3 baterie, a świeci, jakby to było pod prądem. A teraz ta mniejsza w szafie, która jest przyklejona do sufitu i po otwarciu drzwi od razu się zapala i oświetla całą półkę. Dzięki czemu no, mi ułatwia to życie. Tak jak mówiłem, tutaj jest dość ciemno w tej szafie. No, na przykład widać po dolnej półce. Tak u góry no, widać po takiej światełce. Jak się przyklei to światełko, to jest zdecydowanie lepiej. No. A z racji, że to jest przyklejone na rzepy, to wystarczy pociągnąć do dołu, gdyby było trzeba bateryjki wymienić, więc spokojnie. No. Na luzie w rozpiętej bluzie. I potem co? Bierzesz co bierzesz, zamykasz. To się po chwili gasi. I elegancko. Leniuszek leży i leży i tak naszło na kanapeczkę. Trzeba byłoby wstać, ponieść 4 litery i iść coś tam zjeść. Tak się zastanawiam, co chcę. Coś by zjadł, nie wie co. No to ja nie wiem. Masakra, ale słoneczko wyszło, więc jest dość radośnie. No, ciekawe ile stopni, aż z ciekawości zobaczymy. 10, czyli urosło, czyli dzieje się, tak? Także ciepło idzie, słońce trochę świeci. No dobra, więc czuję mobilizację, idziemy robić jakieś żarło. Ale to może za chwilę. Jakby to powiedzieć, trzeba nabrać mocy wykonawczej. Tak, tam laptop pracuje, bo jeden film dla was się już renderuje. A jak on zaczyna przetwarzać, to laptop chyba tam pracuje na najwyższych obrotach, bo te wiatraki chłodzące w środku to jak helikoptery idą, nie? Także mam nadzieję, że tam za mocno nie słychać. No ale dobra, no. Nie wiem, wstać, coś zjeść, mi się nie chce iść. Znaczy zjadł, ale jeść, znaczy iść się nie chce. Lenistwo, co? O Jezu, ktoś jest leniwy, to padło na mnie. Nie no, dobra, idziemy. Przyszedł Maruda do lodówki w poszukiwaniu żarła. Tylko pytanie, co? Pytanie, co? No mam tu trochę tego i śledzie jakieś są. Sosie musztardowym. Śledzik na raz w cebulce. Z cebulką w oleju w sensie. Mam jakiś ser, wędlinę. Pasztet mam. O! W ogóle. Mazowiecki, sokołów. Może kanapka z pasztetem? Pasztet, ogórek. No to brzmi w sumie dobrze. Chociaż śledzia też bym zjadł. Jezu. To trzeba, to naprawdę, no. Sam nie wie, co by chciał. No nie wiem. No dobra. Kanapkę z pasztetem zjemy. Zaraz. Ja się tu zastanawiam. Nie przeszkadzaj. Bo mnie rozkojarzysz i zaraz nie będę wiedział, co mam zjeść. To co? Bierzemy pasztet u góra? Paszczyt i ogóle. No i tak to dziubaski, że tak powiem powolutku trzeba będzie się żegnać.
bo jak wspominałem, lecę na popołudnie do pracy, więc muszę mieć czas jeszcze na zmontowanie filmu i tak dalej. Słońce mi się schowało, zrobiło się tak brzydko ponuro. W sumie to w ogóle jest jakoś tak dziwnie. Przez tą taką anomalię pogodową to nie wiadomo, jak to wszystko odbierać. Jest to takie poniekąd zgubne. Zgubne, a tak patrzę, że jeszcze na trawniku pełno leży tych... po fajerwerkach, tych takich opakowań, nie? Zawsze to na drugi dzień pani dozorczy nie sprzątała, może jeszcze nie chciały ruszać tego, może jeszcze się bały. Pamiętam, taką mieliśmy fajną kiedyś dozorczynię, to ona właśnie mówiła, że daje sobie tak dzień, dwa odczekania i dopiero wtedy chodziła, sprzątała te opakowania. Wiecie, fajnie jest puścić sobie fajerwerkę, szkoda, że potem nikt nie poczuwa się do posprzątania. To jest tak, jakbyśmy wzięli sobie worek ze śmieciami i zostawili po prostu na trawniku. No, tak nie fajnie to jest, to mi się to nie podoba. No ale nic, no już o mentalności ludzi to nawet nie ma co wspominać, bo to żenada. No i tak to. I przez to właśnie, że jest tak ciepło, niby wiatr trochę chłodny, niby teraz mamy 12 stopni. Tak jak to, no wczoraj to mówię, no to krótkie spodenki, wiosna niesamowita. Mylące te temperatury, mylące. Nie wiadomo, jak to wszystko odbierać. No. Dobra, dziękuję wam za ten krótki vlog. Pamiętajcie proszę o łapeczkach, będzie mi bardzo miło. No i co? No. Do zobaczenia za niedługo.